na tym, żeby pierwszy krok, drugi krok nie był długi, tylko był mocny. Czyli mam maksymalnie skorzystać z mojego podłoża i maksymalnie mam się z niego wybić. Na czym mi zależy? Na tym, że w momencie, kiedy dążę do dwóch, trzech, czterech pierwszych kroków, chciałbym, żeby w momencie, kiedy nasza sowa odbija się od podłoża, czyli idzie zgięcie grzbietowe, to w momencie, kiedy odbija się, to jest trój wyprost w stawie, w stawie nogi, tak? Czyli staw biodrowy, kolano i staw skokowy, przepraszam, jest w jednej linii, ok? Czyli dążę do trój wyprost, ok? Wtedy jest wykorzystana cała moc z podłoża, ok? A dokąd jedziemy, panowie, nie ma co przesadzać z tymi sprintami, jedziemy do wysokości o tej białej linii i mamy miejsce na wyhamowanie, ok? Ale do tej białej linii ma być max. Ma być max. Co jeszcze, panie, przepraszam. Panowie, to jest gminy takie proste, ale się da. Co nam jeszcze daje pędu? Cała praca rąk. Mamy maksymalnie korzystać z zakresu rąk, ok? Tak jakbyśmy jedną rękę, panowie, na przedłużeniu nosa mieli, a drugą jakbyśmy chcieli wsadzać do kieszeni, tak? Tu nie pracujemy, tak? Żadnej rotacji nie ma. Wtedy cały pęd. Cała dynamika idzie, wiecie. Okay? Tu staramy się.